No, w pięknym miejscu dzisiaj dla was nagrywam to gadanie. Jest piękna pogoda, ale jak nagrywałem ten film, to wiecie, jak było zimno? Nie wiem, to był luty, to chyba było 6 stopni i wiatr taki potworny, że nic nie słychać na filmie, tylko ten wiatr. Konkurencyjny kanał o samochodach, nie będę wymieniał nazwy, no bo nie będę tutaj reklamował konkurencji, też właśnie ostatnio wypuścił taki film, gdzie podobno rzekomo był fatalny dźwięk. No tak robiłem sobie nadzieję, że może u mnie nie będzie gorszy, ale jest gorszy. Właściwie to mógłbym cały film wyciszyć i puścić muzyczkę, ale nie znalazłem 12-minutowego utworu. No i wobec tego czeka mnie teraz nocka, będę napisy robił. Zapraszam. Gdzie, co pan tu robi? Ale gdzie? Tu? Na chodniku? Tu pan paczki odbierał? Tu można wjeżdżać samochodem? O, będzie negocjowane. Już pan odebrał? Aha. Czyli co pan teraz będzie robił? To proszę jechać. Dzień dobry. Dobra, zniszczy mi pan rower. Ile pan ma kasy przy sobie, gotówki? Gotówki nie mam nic. Ile? Gotówki nie mam przy sobie, ja dopiero zacząłem. Blikiem. Też nie mam. Dobra, już. No to niech pan jedzie, no. Zarabiać. Niech pan jedzie zarabiać. Słucham? No niechcący, a wie pan, że nie można cofać samochodem po chodniku? Ma pan tam taką małą kamerkę. Nie patrzy pan w nią? Nie patrzy pan w tą kamerkę? Ma pan... Jakby pan naprawdę kogoś uszkodził na chodniku? Ja wiem, że niespecjalnie. Nikt już pana nie uszkadza osób na chodniku specjalnie. Ale pytam, jakbym ja na przykład nie był młodym, sprawnym, pięknym i bogatym człowiekiem na rowerze, tylko niepełnosprawną osobą o kulach. To co, też by pan mówił, że niespecjalnie i to wystarczy? Niech pan jedzie, nagramy i wrzucimy to na policję, no i koniec. Na drugi raz pan nie wjedzie, 1500 pan zapłaci, to się pan nauczy. Gdzie się wjeżdża samochodem, a gdzie się, proszę pana, samochodem nie wjeżdża. Nie. A co, nie da rady pan wyjechać z moim rowerem? Panie, to jest hektar miejsca. Na co panu ten rower przeszkadza? W czym? Niech pan go weźmie i odstawi, no. Jak panu przeszkadza. Przecież się nie popsuje. No, bardzo dobrze. Uwaga, samochód. Dzień dobry. O, pan tutaj widzę. Chyba też nie zauważył czegoś wcześniej. Bez sensu to jest. Co to będzie? Cofające auto po chodniku? Nuda. Wzywam policję. A w ogóle patrzcie, jaki piękny stealth camper za mną stoi. Uważamy na siebie przy tych blokadach drogowych samozwańczych. Ten pan jest bardzo grzeczny, sympatyczny i miły i chyba nie próbuje mnie przejechać. O, chyba wyłączył samochód. Ja nie rozumiem pytania. Teraz włączę sobie na głośno mówiący. Moment. Zagrożenie jest takie, że przed chwilą ten pan najechał na mój rower i go zauważył mnie. Obawa jest taka, że jeżeli dalej będzie tak jeździł po tym chodniku, to znowu kogoś nie zauważy i potrąci i będzie krzywda. Tak, bo mówiłem na chodniku. To jest Nissan, a modelu nie znam. Nie ma żadnego napisu, natomiast numer rejestracyjny. Krzysztof Ryszard. 4
byłoby szczęście. Wie pan, ile osób ginie pod takimi samochodami rocznie w Polsce na chodniku? Nie wiem, domyśla się. Domyśla się pan? No to ile? Nie wiem ile. No ile? Tak pan strzeli, no. 2000. 2000 osób na chodnikach? Nie. Nie, trochę pan przesadził. Kilkanaście. Dzień dobry państwu. Dzień dobry panom. Bardzo bezkierunkowy k***a, to będę wola, interwencja nagrywana. Komenda Wola, interwencja jest nagrywana, wszystkie czynności zgodnie z artykułem 15 ustawy o policji. Mamy samochód, mamy kierującego. To tyle. Sekundkę, ja muszę powiedzieć. Rozumiem. Przyczyną zgłoszenia jest prawdopodobnie pana wezwanie, tak? Tak. Dobrze. No tak, do zgłaszającego dokument podnosimy. A po co? No jest pan zgłaszający, pan jest widział. Pan zgłaszający, jest pan na miejscu, potrzebujemy pana wylegitymować. Ewidentne wykroczenie. Proszę pana, za wykroczeniem jest jazda, tak? Jazda. Chce pan obejrzeć filmik, na którym policjanci po prostu pytają, czy ja jestem zgłaszającym. Tak, okej, okay, dziękuję, jest pan wolny. No to może tak policjanci pytali, ale ja muszę wylegitymować osobę zgłaszającą, która widziała jazdę. A jak nie mam przy sobie dokumentu? No poprosimy o numer PESEL, oddajcie pan. Dobra, szybciej będzie z dokumentem. Jest. Dobrze. Muszę pana poinformować, że nagrywać policjanta pan może, publikacja nagrania z policjantem tylko i wyłącznie ze zgodą moją i komendy. Zgadza się pan? Nie. Okej. Okay. Na publikację. Nagranie? No to już musi pan, nie musi pan nic więcej mówić. Dobra, nie wiem chyba tego portfela. To pan odejdzie kawałek z kolegą i poda pan. Rozumiem, że pan nagrywał, miał pan kiedyś nieprzyjemności. Policjantami czy jak? Nie rozumiem. Same przyjemności miałem. Tak? No bo co pan po co pan o to pyta? Chciałem, żeby pan szybko przeprowadził interwencję i jedziemy do domu, bo zimno jest. No. Panu też ręce marzną. Pytanie do pana, tak? W razie odmowy przyjęcia mandatu, bo tak się może zdarzyć, jest pan zainteresowany składaniem wniosku, znaczy zeznawaniem w sądzie, bo bez pana oczywiście zeznania nie jesteśmy... Marzę o tym, żeby zeznawać nie, w sądzie. Naprawdę mówię. Pytamy, naprawdę. My nie możemy jako świadkowie zeznawać, ponieważ nas to nie było podczas jazdy. Będziecie. Bo ten pan nie wyjedzie tutaj bez was. Ja tu będę stał do momentu, kiedy... Wyjedzie mi się... za naszym poleceniem, to wtedy nie stanowi. No tak, mam nadzieję, że za waszym poleceniem i z asystą policji, bo... Tak, to wtedy nie stanowi wykluczenia. Ja wiem. Nie mogę świadkować czymś, co dobrze, zakazałem. Proszę pana, tak jak powiedziałem, bardzo chętnie pójdę do sądu. Zimno! Nie włączyłem kamery cofania. I pyk, papierosy. Pan... Ja podniosłem. Proszę. Już, żeby szybciej. Biega z tymi moimi dokumentami. Tam nie ma silnika. Wnętrza pojazdu nie może pan nagrywać. Dlaczego? Bo tu są dane prywatne. Dane tam są? Między innymi adresatów paczek. Więc... Nie ma. Już teraz dawno nie ma danych. Tam jest jakiś taki numer, który nic nie znaczy. Nawet maila nie ma. Nazwisko.
taka agresja. I tak nie mogę tam przejść, bo złamałbym artykuł 144 kodeksu wykroczeń. Pana, ale to mówi o niszczeniu, a nie o kodeksie. Wiem, żartuję. Od dawna można chodzić po trawnikach. Dokładnie. Chociaż był jakieś 6 lat temu moment, kiedy tu pół roku nie można było. No trójkąt. No, proszę pana. Robi pan to po złości. Nie robię po złości. Pan powie, że przeprowadzam kontrolę. To jest nowy samochód, on ma wszystko sprawne, nie, oprócz zbitej tylnej lampy. Mam obowiązek sprawdzenia wszystkiego. Nie ma pan takiego obowiązku, panie. A lampa taka stłuczona? Stłuczona lampa nie przeszkadza? A proszę pana, czy słyszał pan całość przebiegu czynności? Akurat nie słyszał pan, widzieć, jak zwracałem uwagę. Rower jeszcze trzeba sprawdzić. Nie no. Ej, nie podpowiadaj. Boże, co to za policja? Jezus. Przepraszam pana, ja naprawdę nie sądziłem, że to tak będzie wyglądało. No może ja wejdę. Jezu, gdzie my żyjemy? Jeszcze pan wejdzie, a ja zaczasnę. To będzie super. No nie, no proszę. No nie no, pasy nie żartuje. No panie, no co pan robi z tej interwencji, no? No co pan robi z tej interwencji? Przecież to jest komedia. O, to nie ja. Już mogę jechać? Tak. Do widzenia. Nie, czekaj, nigdzie jeszcze nie idę. Trzeba sprawdzić, czy mandat dostanie. Bloczek. Jak bloczek, to znaczy, że nie pouczonko, czyli mandacik.